na garaż trafił taki zaniedbany jeepek, który ma takie lampy. Oh, strasznie zasyfiałe. No i mam taki magiczny czajniczek. I wszyscy na YouTubie się cieszą, że aceton działa, a nie ten oryginalny środek. Trzeba to sprawdzić, czy działa, czy nie. No to do tego magicznego czajniczka wlewamy aceton. Już tutaj podłączyłem pod akumulatorek. Jakiś niebieski ten aceton wyszedł. Bo poprzednio był oryginalny preparat. I oryginalny preparat to zobaczycie na innym filmiku, bo już filmik się robi. A tutaj czekamy, aż się to nagrzeje. Dobra, to patrzymy, jak ten aceton działa. O, działa! Patrzcie, działa. Zajebiście. Normalnie działa, patrzcie. Zwykły aceton działa. Wiecie co, ale tak działa, ale tak jakoś jak wysycha, to takie robi się z powrotem trochę matowe. Dobra, dam wyschnąć i zobaczę. No, minęło tam z 15 minut, ale zobaczcie. Ta klampa na początku jak była mokra, świeżo zrobiona, tak ładnie wyglądała. Teraz patrzcie, co się dzieje. Normalnie takie... Oj, tu jest mgiełka. No nie wiem. Nie wygląda to tak super. O, widać normalnie rysy. Nie wiem, czy to taka jest rewelacja bez starcia papierem. Tak się wszyscy podjarali, że o, bez roboty się uda. No to chyba nic z tego. Dobra, poprawię jeszcze raz. Drugi raz, no wiecie, ile można to robić. Drugi raz zrobię i zobaczę. O, bo jak się zrobi, patrzcie, co się dzieje. O, elegancko. Wszystko znika, no nie? O, jak ładnie. Nie? O, patrzcie, patrzcie tutaj, co się dzieje. Tu ładnie. Odstawiam. Widzicie, jak nachodzi? No także ten sam aceton to chyba nie jest dobry pomysł. Tak minęło z pół godziny i patrzcie, kurde. No tak jest, powiem, bardzo średnio. Tak więc trzeba będzie... O, patrzcie, tutaj. Co się dzieje? Nie no, trzeba zrobić jakiś porządny test. Także będę robił test na kolejnych lampach, ale wtedy użyję oryginalnego preparatu i acetonu. A, jeszcze mam takie szmatki. Także test niedługo.